Kolejny subiektywny przegląd prasy, Bartek Oszkiewicz, Sebastian Ignaciuk. Dzisiaj będziemy mówili m.in. o transferach. Ja powiem o transferze sportowym, Bartek o... politycznym, ale to za chwilę. Zdecydowanie najlepszą wiadomością tego tygodnia jest awans Radka Kucharskiego z Legii Warszawa do Manchesteru United. Radek Kucharski, popularny Luis, każdy zna Luisa albo znał, bo 10 lat pracuje w warszawskim klubie. Zajmował się tam scoutingiem, ostatnio był dyrektorem do spraw scoutingu. Jego takim dużym sukcesem było sprowadzenie Andreja Dudy, na którym klub zarobił 4 miliony euro, czyli pokaźną kwotę. Dorobek i działalność Radka została doceniona przez włodarzy jednego z największych klubów na świecie, Manchesteru United. I od 1 lutego Luis zaczyna już tam działać i będzie... Czyli co? Czyli mamy kolejną gwiazdę pośród naszych rodaków. Tak, i może Radek I kolejnego Kucharskiego, który jest gwiazdą zagranicznego sportu. Tak, ale być może Radek przebije popularnego czarka menadżera Roberta Lewandowskiego. Trzymamy kciuki i co? Tak jest. I bądźmy dumni z naszych. Jeśli chodzi o zapowiedziane roszady polityczne... To już mniej co niektórzy się czują dumni. To już niekoniecznie jest pole do poklasku. A mianowicie Krzysztof Okliński przeszedł do Przymierza Ziemi Łukowskiej, porzucił klub PO, a co za tym idzie? Przez to, że odszedł, spowodował jego rozwiązanie. Ponieważ w klubie PO zostali już tylko Popławski i Wysokiński. Czyli zabrakło im jednego, tak? Dokładnie. Do utworzenia klubu potrzebne są minimum 3 osoby. No i tym sposobem Okliński rozbija klub PO. O, czyli już wiemy po co. Tak, rozbija klub PO, w mieście pozostały już tylko 2 kluby, czyli Przymierze i PiS. Co ciekawe, Okliński szykuje się do konkursu na dyrektora szkoły, którym jest. Nie bez powodu, myślę, przechodzi do Przymierza, z Przymierza wywodzi się starosta, czyli obecny jakby szef. Szef Przymierza i szef powiatu. Tak jest, troszeczkę. Właśnie, szef powiatu i szef jakby przełożony jego, jeśli tak, chodzi o szkołę. Tak, jest organem prowadzącym. Tak jest, dokładnie. Więc tutaj ciekawe bardzo no tak na powiązanie mówią, można znaleźć. No można, no. Pewnie tak nie jest, on przeszedł... Ze względów ideologicznych. Ze względów ideologicznych i sympatii. Wiadomo, tak, pewnie. Drugi transfer to transfer radnego Skwarka, który przychodzi do PiS-u. Któż mnie dziwi, bo do PiS-u chyba wszyscy dokładnie teraz gną. Komentuje całe zajście burmistrz, mówiąc, że już od dawna spodziewał się, a także nieoficjalnie wiedział o pozostawieniu przez 2 radnych klubu PO, mówię tu też poza Oklińskim, o Dołędze. Także no, te zmiany według burmistrza były już od dawna widoczne. Co ciekawe, tygodnik Siedlecki pisze, że... Komentują to dziennikarze jakoś? Komentują bardzo ciekawie, komentują. Komentują kuluary Łukowskiej Rady Miasta. Mianowicie piszą, z nieoficjalnych rozmów wynika, że PiS, najważniejszy partner polityczny koalicji, ma swojego faworyta na dyrektora szkoły imienia Świętochowskiego i pada tu nazwisko Andrzeja Tamasiaka. Tamasiaka, tak jest. Także, no zobaczymy, będzie pewnie dość ciekawa rozgrywka, jeśli chodzi o konkurs tej szkoły, na dyrektora tej szkoły. Szachmat. Zobaczymy, który z kandydatów, czy Przymierze, czy PiS przejdzie tutaj. Już była taka fraszka, Janusz z każdym ma przymierze, nic nie daje, wszystko bierze. Ale przechodzimy do następnego tematu. Tak jest. To dawaj może od razu za ciosem. Za ciosem, no, za ciosem, ja jeśli jesteśmy już w temacie polityki, mianowicie i Wspólnota, i Tygodnik Siedlecki poruszają temat budżetu Stoczka. Uchwalony, albo raczej poruszany problem budżetu Stoczka wiąże się z wieloma problemami. Według nowego budżetu mają ponad 80 tysięcy deficytu. Mają to pokryć kredyty. Ale problem prawdziwy pojawia się, jeśli chodzi o inwestycje. Ponieważ na inwestycje przeznaczono jedynie niecałe 600 tysięcy. To 1/3 ronda w Gęzówce. No dokładnie. Jedynie 600 tysięcy przeznaczają w najbliższym roku na inwestycje. No, co tu dużo mówić? Bieda.
Bieda, bieda. Bieda. To pojawia się znowu temat, rozmawialiśmy przed programem. Po co jest oddzielnie gmina Stoczek i miasto Stoczek, jak tu jest? Może warto bieda, by się tu zastanowić, żeby utworzyć dwa organy. Jeden. Dwa. Jeden. Jeden z dwóch. Mhm. Jeden, tak. Jeden. No może by to poszło sprawniej, ponieważ jak tutaj krzyczeli na radni, wiele inwestycji, które zostały rozgrzebanych, dalej będą pozostawały rozgrzebanymi, ponieważ nie ma pieniędzy, aby je kontynuować w kolejnym roku, a rozgrzebaniu ulegną kolejne inwestycje, tutaj między innymi problem oświetlenia. Mają tutaj radni problem, czy oświetlać kolejne ulice, czy też wprowadzić monitoring. Jeśli monitoring, to gdzie? I przy okazji wypłynął kolejny problem finansowy miasta, a mianowicie chodzi tutaj o ciągnący się już od lat spór miasta z Katarzyną Markiewicz i jej spadkobiercami. Chodzi tutaj o tereny, na których znajduje się boisko, stadion Dwornickiego. Okazuje się, że od tego roku Stoczek będzie musiał płacić dość spory czynsz za wykorzystywanie tych terenów. Dlatego też musi podjąć miasto decyzję, czy będą opłacać dość wysoki czynsz, który prawdopodobnie będzie windowany w górę, czy też robić nowy stadion. Czy też budować nowy stadion, ale przy 600 tysiącach na inwestycje to pytanie jest za co. W powiecie to by na projekt pewnie nie starczyło. Dokładnie. Przechodzimy dalej. Poważne tematy dzisiaj, dlatego na koniec będzie... Właśnie, chciałem powiedzieć, że śmieszny temat, ale on konsekwencje ma bardzo poważne. Ostatnio we wszystkich mediach był temat klauna, w zasadzie człowieka, który przebrał się za klauna. Człowiek klaun. Człowiek klaun, który podjechał na jedną ze stacji benzynowych w Łukowie na ulicy Siedleckiej. Dobrze zapamiętałem? Tak. Na ulicy Siedleckiej. Przebrał się za klauna, zatankował, zamówił sobie kawy, powiedział, że nie zapłaci, bo nikt i tak mu nic nie zrobi. Później wrócił, przebrał się w kominiarkę, wziął jakieś tam dwa piwa, papierosy, no i generalnie sobie... Ty dobrze zmieniał strój chociaż. Niesamowita historia. Ja chciałbym zobaczyć miny ekspedientki. Ekspedientki, właśnie. Która obsługiwała gościa w stroju klauna. No więc, ale co? To tutaj jest też parę faktów odnośnie tego, ale przejdę już do końca tej sprawy. Okazało się, że ten gość ma 45 lat, pochodzi z Warszawy. Tu w lidzie czytamy, to jest lit roku chyba. Mieszka w Warszawie, lubi przebieranki, jeździ po pijaku. Zaskoczonym pracownikom oświadczył, że nie zapłaci, bo i tak nikt mu nic nie zrobi. Ostatecznie policja zatrzymała mu prawo jazdy za jazdę po alkoholu, bo on miał ponad 1 promil. No i usłyszał dwa zarzuty, że popełnił przestępstwo kierując samochód... Jeszcze raz. A drugi zarzut to wykroczenie, kradzież paliwa za około 100 zł oraz kawy, papierosów i piwa. Pierwszy taki klient... Czyli dobrze się bawił. Dobrze się bawi, no troszeczkę droga ta zabawa, no ale tak bywa. No bez ryzyka nie ma zabawy. Bez ryzyka nie ma zabawy, tak jak w tych transferach troszeczkę politycznych, o których mówiłeś. Tak więc no co, życzymy sukcesów klaunom i innym osobom. I innym po prostu, klaunom i innym. I innym, tak. To nieoptymistyczną mimo wszystko. Puentą zakończymy ten przegląd. Do zobaczenia. Do zobaczenia.